Cześć, witam Was serdecznie w 32 odcinku. Jeśli masz iPhone'a, nie ustawiaj daty na 1 stycznia 1970 roku, jeśli chcesz nadal go mieć. Cegłę można wymienić na nowy egzemplarz, ale tylko jeśli jest objęta gwarancją producenta. To i tak lepiej niż w przypadku błędu 53, czyli uszkodzenia urządzeń z nieoryginalnymi częściami po aktualizacji systemu iOS. Ofiary tego błędu walczą teraz o odszkodowania. Aktualizacja Windowsa 10, o której mówiłam w ubiegłym tygodniu, też sprawia problemy. Po instalacji użytkownicy stracili ustawienia domyślnych programów do różnych czynności. Podobne problemy widzieliśmy już w listopadzie i pewnie będą się zdarzać częściej. Od premiery systemu wiadomo, że Microsoft nie lubi, gdy używamy programów innych niż systemowe. Jeśli po styczniowej aktualizacji Windowsa przestał Ci działać Flash Player, nie jesteś sam z tym problemem. W Internet Explorerze i Edge'u wtyczka po prostu nie działa, chyba że uruchomimy przeglądarkę z uprawnieniami administratora, czego oczywiście nie zalecamy. Na razie nie widać rozwiązania, więc można pożegnać się z Flashem albo na chwilę zmienić przeglądarkę. Microsoft pokazał też nową Lumię 650, prawdopodobnie ostatnią z tej linii, ponieważ firma chce bardziej rozwijać markę Surface. Telefon jest niedrogi i kierowany do biznesu, a wygląda całkiem nieźle. Dzięki aluminiowej obudowie prezentuje się moim zdaniem o niebo lepiej niż flagowe Lumia z plastiku. Szkoda tylko, że nowa Lumia nie dostanie Continuum, telefon dla biznesu w końcu, no i ma przestarzałą specyfikację. Pora zaktualizować Operę, ale nie tę chińską Chrome Operę, tylko tę prawdziwą. Po 2 latach pokazała się nowa wersja przeglądarki, takiej jaką pamiętamy sprzed migracji na Chromium. Co nagle to po śmierci? Aktualizacja Opery 12 z silnikiem Presto została wydana z myślą o tych, którzy wciąż korzystają z 2-letniego programu, narażając się na niebezpieczeństwo. Nowości to przede wszystkim wyłączenie przestarzałych protokołów. Google ogłosił, że zamknie usługę Picasa Web Albums i przestanie rozwijać bardzo popularny program Picasa do zarządzania zdjęciami. Na dobrych programach znajdziecie sporo ciekawych zamienników Picasy, ale jeśli bardzo Wam na tym programie zależy, możecie spróbować o niego walczyć. Użytkownicy uruchomili petycję z prośbą o oddanie kodu źródłowego programu Picasa w ręce społeczności. Well, good luck with that. I'm ready. Dorośli mogą oglądać nowe samochody na targach w Chicago, a dzieci niedługo będą mogły jeździć Teslami S dla najmłodszych kierowców. Mały samochód ma takie same litowo-jonowe akumulatory jak pełnowymiarowe samochody Tesli, taki sam lakier, mają też bagażnik, zestaw audio. Tesla dla dzieci może jechać z prędkością niecałych 10 km na godzinę i ma nawet działające światła. To wszystko za jedyne $500 w wersji podstawowej. Wysyłka zacznie się już w maju. Jadę ulicą, opony asfalt drom. Do zobaczenia za tydzień. Zaglądajcie na naszego Facebooka, bo mamy jeszcze kilka biletów na Intel Extreme Masters do rozdania.